Witam was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i razem z Geraltem kontynuujemy jego przygodę. Tak jak w poprzednim odcinku byliśmy u Dijkstry i spotkaliśmy naszego przyjaciela Vernona Rocha. A chodzi generalnie o spisek. Ubicie króla Radovida. I Dijkstra zapowiedział nam, że mamy się spotkać z rydańskim łącznikiem. Dlatego udajmy się po prostu do niego, porozmawiajmy i zobaczymy, co takiego ciekawego nam on powie. A Gregor znajduje się tutaj. Szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivi. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd. No, już nie ma hełmu. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Bardzo. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Aha. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radovida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Król. Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział w Wizimie. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radovid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Na pewno. Skoro się obruszył na słowo Dijkstra. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Tak szybko? Zaczekaj. No właśnie. Masz glejt przyjazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Ha, dzięki. Zaskoczenie. Znajdź wóz szewca. A którędy ja mam tu sobie wrócić? To daleko? Nie, tutaj bliziutko. Na całe szczęście nie jest to jakoś daleko od tej lokalizacji. Łotka, co ty tam robisz? O, tutaj jesteś. Żołnierze sobie odpoczywają. I kurczę, posy obronne. Dobrze, wóz szewca. Czyli to będzie gdzieś tutaj. A czemu tu jest w ogóle? On jest zamknięty. Niewysłany list. Halki ukochana. Pamiętasz, jak mówiłaś, Izbor, nie iść ty ludzi łupić. Bogom to nie miłe, a poza tym gościniem tylko teraz uciekiniery. Potrzebuję klucza. A klucza tu nie ma. Pewnie było gdzieś zapisane w liście, ale... Dziwna dysza. Pani wygląda na uszkodę. Zdał komuś po gębie. Coś jeszcze? Warg. No dalej. No. To co my tutaj? Fiolki. Stara skóra.
Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. No właśnie. Mamy drugiego buta. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Kolejny but? To jest trzeci? Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Kolejny? But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. A, szef, ciekawe, dobra. Gdzie jest właściciel tego buta. Czyli on miał po prostu kilka butów. Ja myślałem, że to jego osobiste. But. A ten co tu robi? Kaloszyk. Żółt. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. A po co ci buty? Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. To ciekawe, czym były podlewane. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rognie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy! Wielkie znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. Uwielbiam rozmawiać z nim trolem. Co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. To sobie dobrali imiona? Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany. Jak człowieki. Chyba nie bardzo. Bywaj. Lakierki. Jaskinia troli. No jak to? Tutaj. Dobra, wchodzimy do środka. Przeklinać. Geralt? No, Coppela! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Oj, na pewno nie. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! Nie ma co jeść. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj! Ty masz buty! Og nie ma!
Rog nie ma i Bóg nie ma. Zrobi buty, to pójdzie. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Podchwytliwie. Słuchajcie Geralta, dobrze gada. Nie, pogadane widzę. Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też? I dla Roga? Dla wszystkich, po dwie pary! Letnie i zimowe. Niech idzie, tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trole. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapucha. No a co sobie myślałeś? Czy ty możesz troszkę szybciej dreptać tymi nóżkami? Pytanie tylko zasadnicze. Dokąd ja mam cię eskortować, chłopie? I mógłbyś się troszkę ruszyć, Talar, naprawdę. To gdzie ty chcesz iść? Nie chcę z tobą gadać, naprawdę. Miała to jak spacer w pięknej pogodzie z Talarem u boku. Tylko pytanie, gdzie ty, chłopie, nas teraz prowadzisz? Nie możesz zdradzić nam naszych w ogóle potrzebnych informacji? A, do wozu idziemy. No, super. Masz swój wóz. Przechodzimy dalej. Dawaj, Talar. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. To się ceni. Jasne, rozumiem. Wy zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty?
Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamarze. Biznes życia. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. No ciekawe. Przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. No dobra, fajnie, fajnie. Spisek ukończony. O, teraz tu można do tych dezerterów podejść. No chodź, chodź. No to masz przyjmanie. Tylko walczę. Nowigradzki miecz. Tutaj. Klucz do klatki. Dzień dobry panu. Czemu mogę z tobą porozmawiać, czy nie bardzo? Boże, gro. Ty, chodź tu. Panie kupiec. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez portal. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Witajcie. Strasznie się coś buguje ta gra dzisiaj. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Co jest? Nagle koleś jest tutaj, tak? Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez ponta. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla... Dziwna akcja, ale naprawdę no... Wysokie to cło. Trochę się ta giera buguje czasem. No ale... podejdźmy pod znaczek szybkiego transportu. I zaraz sobie... No ziemi plujesz pod nogi. I zaraz sobie wybierzemy kolejne zadanko, które nas zainteresuje. Może jakieś wiedźmińskie zlecenie. A czemu by nie? Trzeba zarobić troszkę też pieniążka. Więc pyk, lecimy szybkim transportem, skoro już tutaj Talara odeskortowaliśmy. On się teraz spotka z Dijkstrą i z Vernonem. Może coś jeszcze niedługo się dowiemy. Bretem Hodgesem. Czyli on pewnie jest w tej karczmie tutaj. Czym możemy ci pomóc? Witajcie, panie Wiedźminie. Widziałem ogłoszenie. Powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Super. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Przypadek? Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Porozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo za mało. Stanowczo za mało, więc możemy tutaj sobie
Cani to ty nie jesteś, ale widzę, że trochę się opamiętałeś. No może dojdziemy do porozumienia. Cani to ty nie jesteś. Kurczaki, to co, ja nic nie jestem w stanie tutaj zarobić na nim? No dobrze. Powiedzmy, że na takie pi... Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. No, kurczę. Dobra, to teraz przesłuchajmy świadków. Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Dziereczku. No, możesz? Całuj mnie w ptaka. Ja tu też mogę zagadać. Wpuścisz jednego przybłędę i zaraz ich pełno w całym sąsiedztwie. Będę mogła rzucić tę robotę. Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych druhów. Pewnie. Takich kurwa sponiewierało, a ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Breanem Hotrzem. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Ciekawe dlaczego. Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż niziołek. Co pamiętasz z tego napadu? Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. A tu jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basior. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kurze. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa jatka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. No nieciekawe. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo. Dobra. Odnajdź chatę drwali wynajętych przez Hotrza. No to kawałeczek stąd. Płotka, wyjść z wody. Tutaj cię potrzebuję. Jedź, Płotka. Jesteś czarownikiem? Nie. Ale mów mi Gandalf. Dobra, to jest 500 kroczków. Więc no chyba nie jest to jakoś mega daleko. Wypadł mi z drogi, kurcze. Chodnika nie macie. Dokąd spieszycie? Zakręcik. No jak to dokąd? O, pieniążki, pieniążki. Coś mi na niego ciebie wygląda. O, brama portowa. Latająca płotka. Dobra, na całe szczęście zbliżamy się już tutaj do celu. Wilki mnie nie interesują. To dziwne, że wilki atakują białego wilka. A ta drwa lichotrza. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie kolejny. Tu musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. Tam już coś się kręci. Ale to na pewno nie kwestia jakichś utopców przecież. Nekery. No kurczaczki. Neker wojownik.
O, to ciekawe, ciekawe. Dobra, mamy wóz. Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. Wampir? Wilkołak? Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. O! Mamy. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, tak że się udusił. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą leszym. Powinny być przy totemie. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Aha. Czyli polowanie na Leszego. No ciekawe, ciekawe, jak najbardziej. Wygląda na to, że to tylko zwykłe kruki. Nie ma śladu totemu. Tu jest totem. Oto i totem Leszego. Jak go zniszczę, zdenerwuje się i wyjdzie z... Bo ja chciałem jeszcze ten, no, zajrzeć do ekwipunku. I idzie Leszy. O, jak szybko się przetransportował. Kernun. Bestiariusz, pyk, istoty magiczne, relikty, bomba dwimerytowa, olej przeciw reliktom i igni. Ekwipunek. Upiorom, hybrydom. No nie mam. Naprawdę? Super. Czyli muszę sobie poradzić pewnie, kurczaczki. Oho, kolego sympatyczny. Zdychaj. Gdzie teraz się pojawisz? To mnie tu po co? Dobrze, Leszy ubity.
Jeszcze się udało go... Jakoś potwora. Czarny jednorożec. Trofeum z Leszego. O, już jestem przeciążony. Super. To można coś wyrzucić. Antema. Anatema. Plus 56. Dobra, można odebrać teraz na spokojnie nagrodę. I dalej. To będzie. Odbierz nagrodę. Dlaczego? Tempo, tempo! Dziwnie się ta gra dzisiaj zachowuje, naprawdę. Jedź, Płotka! No. Jezu, Płotka, co się z tobą dzisiaj dzieje? Dobra. Licho z lasu ubite. Tak jak powiedziałem, możemy wrócić po naszą nagrodę. Coś się to dziwnie ta giera dzisiaj zachowuje, naprawdę. Czemu to jest tak daleko? Wąskie przejście, ale sobie daliśmy radę. Płotka. Jakiś normalnie nie współpracujesz dzisiaj. Czy to musi być jakoś tak mega daleko? Serio? Dobra, dalej pójdę pieszo. Widzę, Geralt też dzisiaj chodzi jak chce. Witajcie, panie Wiedźminie. No, witam ponownie. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. Każdy a za pieniądze. Przyjdzie co jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, no, bo ja nie kurczę. Z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. Bywaj. No i opiekun lasu. Zadanie wykonane. Dobrze. Jako, że z Talarem sobie pogadaliśmy, las oczyściliśmy z Leszego. Będziemy już kończyć ten odcinek. Jak się podoba, zostawcie łapkę w górę. Kto jeszcze nie zostawił subskrypcję, też może kliknąć w ogóle w ten czerwony guziczek, żeby zrobił się szary. A ja na chwilę obecną będę się żegnać. Do zobaczenia.